13 kolejka w drugiej lidze. Dla jednych, jak to 13, okazała się pechowa, ale innym będzie kojarzyć się całkiem nieźle. Sprawdźcie w naszym magazynie, co wydarzyło się w ostatnich dniach w rozgrywkach drugiej ligi. Takie mecze rozegrano w kolejce numer 13. W Polkowicach spotkały się pierwsza i ostatnia drużyna drugoligowej tabeli. Istotne dla układu w strefie barażowej i jej okolicach było starcie GKS-u Katowice z KKS-em Kalisz. Zacznijmy jednak od zaległości. W meczu Olimpii Grudziądz ze Zniczem Pruszków wszystko co najciekawsze zmieściło się między 75 a 93 minutą. Najpierw groźna główka José Embalo i dobra interwencja Jana Jurczaka. W 84 minucie odpowiada swoją akcją Znicz. Krystian Tabara dośrodkowuje, jest w polu karnym Marcin Bochenek i tu również niewiele zabrakło do otwarcia wyniku. Tuż przed końcem czasu podstawowego nadal 0-0, to już 87 minuta. Tabara sprytnie przed pole karne, tam jest Machalski, ograł rywala, oddał strzał z 16 metra i dał Zniczowi prowadzenie. Do samego końca Olimpia nie chciała się jednak pogodzić z porażką, choć czasu na walkę o wyrównanie było bardzo niewiele. W trzeciej minucie czasu doliczonego jedna z ostatnich prób. Wysoko zawieszona przez Kwiatkowskiego piłka, wyskoczył do niej Piotr Janczukowicz i w 93 minucie zapewnił Olimpii jeden punkt. Remis po interesującej końcówce w Grudziądzu. W środę 11 listopada graliśmy natomiast w Krakowie. Hutnik podejmował rezerwy Śląska Wrocław, a stroną, która zaczęła ten mecz zdecydowanie lepiej, byli goście. Najpierw w 14 minucie w polu karnym rywali świetnie zachował się Piotr Samiec-Talar. Sam to zakończył i dał Śląskowi prowadzenie. Asysta na konto bramkarza Śląska Michała Śromnika. To on szybko wznowił grę po złapaniu piłki. Ledwie 3 minuty później było już 2-0 dla przyjezdnych. Szpakowski płasko dośrodkował do Bergiera, a Sebastian Berger tej sytuacji nie zmarnował. Beniaminek z Wrocławia miał więc już rywala w garści i na dwóch golach nie zamierzał poprzestawać. Świetną szansę miał w 38 minucie Berger. Po faulu na Samcu Talarze autor drugiego gola wykonywał rzut karny, ale przegrał ten pojedynek z Dawidem Smugiem. Nic nie wyszło po chwili również z dobitki Lewkota. Co nie udało się w minucie 38, powiodło się dokładnie w 48. Krótko po przerwie Samiec-Talar ponownie jest oko w oko z bramkarzem i po tej sprytnej podcince jest 3-0 dla Śląska. Hutnik na łopatkach, zanosi się na 8. porażkę w tym sezonie. Kolejny atak przyjezdnych w 54. minucie. Sebastian Berger chciał się zrehabilitować za zmarnowaną jedenastkę i to uczynił. Nie minęło 10 minut drugiej połowy, a na suchych stawach było już 0-4. Na osłodę 57. minuta i rzut wolny dla Hutnika. Krzysztof Świątek doskonale to uderzył pomocnik gospodarzy, zdobywając piękną, aczkolwiek chyba już nieszczególnie istotną bramkę. Chociaż piłkarze Hutnika nie chcieli do końca złożyć broni. W 78. minucie rzut rożny, piłka pod nogami Hafeza, choć jego strzał zablokowany. Jest jeszcze Krzysztof Świątek, który sam postanowił urządzić sobie w tym meczu konkurs na najpiękniejszą bramkę. A szkoda, że dwa tak efektowne trafienia zdały się na nic, bo w samej końcówce wynik na 5-2 dla Śląska ustalił jeszcze Mateusz Młynarczyk. 7 goli w Krakowie, z czego aż 5 dla gości. A na początek 13 kolejki zapowiadające się ciekawie starcie Stali Rzeszów z Bytowią Bytów. Jedni i drudzy zeszły sezon kończyli w barażach o awans i w tym sezonie również mierzą wysoko, a na pierwszą bramkę nie musieliśmy czekać długo. Już w 5 minucie Rafał Maciejewski z 5 metrów do siatki. Stal jest na prowadzeniu. 10 minut później rzut rożny dla Bytowi. Piłka spadła na nogę Kacpra Sezonienki, ale ten nie zdołał się złożyć odpowiednio do strzału i tę sytuację zmarnował. Zaraz potem ze swoją akcją sunie natomiast Stal. Maciejewski zablokowany. Jest jeszcze Mariusz Sławek i tuż obok słupka po tym uderzeniu. Wysokie tempo od początku w tym spotkaniu. W 22 minucie znów jesteśmy w polu karnym Stali. Sezonienko ograł Kostkowskiego i zagrał do środka, ale ten wślizg obrońcy gospodarzy nie uszedł uwadze sędziego. Będzie rzut karny dla Bytowi. Paweł Zawistowski podszedł do piłki. Bardzo spokojnie wykonał to pomocnik gości i jest w Rzeszowie remis. Jesteśmy w ostatnim kwadransie pierwszej połowy, który rozpoczął się od rzutu wolnego dla Bytowi. Zawistowski ustawił piłkę w okolicy 30 metra od bramki. Jest próba strzału, no i kapitalny efekt. Potężna bomba, która przerodziła się w przepiękną bramkę. I teraz to Bytowia jest na prowadzeniu. Zanosiło się na to, że do szatni drużyny zejdą przy stanie 1-2. No ale popatrzmy jeszcze na ten rzut rożny dla Stali. Miękko dośrodkowuje Głowacki, wycofał się do tej piłki Jarosław Fojut i tak padł 4. gol w tym meczu. Wyraźnie mieli pomysł na ten stały fragment piłkarze z Rzeszowa. Efektem gol na 2-2, a druga połowa zapowiadała się naprawdę ekscytująco. Jako pierwsi zaatakowali goście. Szansę miał Piotr Giel, ale obronił ten strzał Kaczorowski.
Po drugiej stronie, raptem minutę później, jest szybki atak Stali. Szczepanek dostrzegł rozpędzającego się Mariusza Sławka. Sławek jest już w polu karnym, strzela bez zawahania i mamy 3-2 dla Stali. Teraz to Bytomia musi odrabiać straty i szukać wyrównania. Na zegarze już 83. minuta. Znów stały fragment i znów przy piłce Paweł Zawistowski. Dośrodkowanie, skacze do futbolówki Piotr Giel i tym samym ustala wynik tego szalonego meczu na 3-3. Duże emocje, ale brak rozstrzygnięcia w Rzeszowie. Skra po domowej porażce z Górnikiem Polkowice o to, by się odkuć, walczyła w Siedlcach z Pogonią. Przed tą kolejką 3 oczka więcej na koncie drużyny z Częstochowy i tutaj również od ofensywy zaczęli goście. Najpierw ten zbyt lekki strzał w wykonaniu Nojszewskiego, a w 30 minucie rzut wolny z całkiem obiecującej pozycji. Zobaczmy, wrzutka Noconia, zamyka to Mariusz Holik, a zaskoczona defensywa Pogoni nie była w stanie zareagować. 1-0 dla Skry, a kolejne minuty to poszukiwanie wyrównania. Najpierw niewiele zabrakło, a trafienie samobójcze zanotowałby Mesjasz. To już fragmenty drugiej połowy. Piłka z głębi pola od Repki, nabiega na nią Bajdu, ale brakło mu centymetrów, by sięgnąć piłki. Jesteśmy już w końcowych minutach tego meczu, a w Siedlcach wciąż tylko jeden gol, ale też nie zamierzali się poddawać gospodarze. W 84. minucie Kozłowski drybluje w polu karnym, minął dwóch rywali, ale w ostatniej chwili interweniował Brusiło. Jeszcze może być niebezpiecznie, Przybecki do Pierzchały, po strzale obrońcy Pogoni był jeszcze rykoszet, po którym piłka wpadła do siatki. Piotr Pierzchała wyrównuje, no i jeszcze przed nami ciekawa końcówka w Siedlcach. W 87. minucie znów atak Skry. Lewa strona boiska, tam jest Kamil Wojtyra, trzech partnerów w środku. Wojtyra jednak sam, piłka po tym strzale odbiła się od dwóch słupków, ale ostatecznie wylądowała w bramce. Przekroczyła w tej sytuacji piłka linię bramkową. Ogromna radość gości, dla których ten gol oznacza 7. zwycięstwo w sezonie. Rozmiary tego zwycięstwa mogły być wyższe, ale zmarnował dobrą sytuację Pietraszkiewicz i końcowy wynik meczu to 2-1 dla Skry. W 13. kolejce doszło na drugoligowym szczeblu do rywalizacji dwóch zespołów rezerw. We Wronkach rozpędzony Lech mierzył się z drugim zespołem Śląska, również uskrzydlonym po środowym, wysokim zwycięstwie w Krakowie. W 23. minucie atakują gospodarze. Jacenko wchodzi w pole karne, zagranie do Sobola, ale jego strzał broni Szromnik, podobnie zresztą jak dobitka Jacenki. Świetnie spisał się tu golkiper Śląska, natomiast jego koledzy z formacji ofensywnych pierwszą groźniejszą szansę wypracowali sobie dopiero po przerwie. Rafał Makowski i jego próba lobu nad bramką. Ciekawie zaczęła się druga połowa tego meczu. W 50. minucie raz jeszcze atakuje Śląsk. Akcja prawą stroną, po której piłka trafiła do Marcina Szpakowskiego. Świetne techniczne uderzenie z pierwszej piłki i goście obejmują prowadzenie. Nie sięgnął futbolówki Marko Malenica, no i Lech musi odrabiać straty. 7 minut po tym golu jest atak prawą stroną. Dośrodkowanie Klubsia, składał się do przewrotki Sobol, piłka trafiła jednak do Jacenki i po jego płaskim strzale mamy remis. Oleksandr Jacenko na 1-1, ale tym się gospodarze nie zadowalali. W 70. minucie jest rzut rożny. Mocna centra, wybijał piłkę Boruń, ale zrobił to tak, że futbolówka trafiła do Tymoteusza Klubsia, a ten daje po raz pierwszy w tym meczu prowadzenie Lechowi. Teraz to gospodarze są bliżsi zwycięstwa, choć jeszcze sporo może się we Wronkach wydarzyć. Widzimy próbę Śląska, Krocz szukał Makowskiego, dobrze blokuje tam Kaczmarek. Jeszcze był Bergier, ale ten strzał również zablokowany przez Arkadiusza Kaczmarka. To była najgroźniejsza szansa dla Śląska na to, by ponownie doprowadzić do remisu, a w czasie doliczonym jeszcze wynik na 3-1 mógł ustalić 16-letni Norbert Pacławski, ale minimalnie w tej akcji przestrzelił. W starciu rezerw Lech lepszy od Śląska. Jedno z hitowych spotkań tej kolejki to mecz GKS-u Katowice z KKS-em Kalisz. Gospodarze w tabeli na 4. miejscu, Wyniaminek z Kalisza na 7., ale z 8 golami zdobytymi w 2 ostatnich meczach. W Katowicach na początku przewaga gospodarzy, która już w 3. minucie mogła przynieść gola. Strzał Kozłowskiego obronił jednak Kamil Kosut, a dobitka Wojciechowskiego była niecelna. Pierwszy raz w tym sezonie w bramce KKS-u Kosut, z kolei ten, który strzelał, czyli Kozłowski, już po kilku minutach opuścił boisko z kontuzją. W 18. minucie goście mieli swoją szansę po rzucie wolnym. Niedużo zabrakło po tej główce Majewskiego. Teraz 19. minuta. Znów atakuje KKS. Fabian Hiszpański dośrodkowuje. Jest Mateusz Majewski. Skorzystał z tego, że miał trochę wolnego miejsca. Poprawił sobie piłkę i uderzył. Nie sięgnął futbolówki Mrozek, a piłka po odbiciu od słupka wylądowała w siatce. Goście na prowadzeniu. No a GKS musi się zabrać szybko za odrabianie. W 23. minucie sprytnie rozegrany rzut wolny. Zapachniało w tej akcji samobójem, ale szczęście było przy KKS-ie. To
Natomiast 35. minuta i znów jesteśmy w okolicach pola karnego gości. Rzutka na Jędrycha, zgranie głową do Michała Gałeckiego, a po tym strzale mamy remis. Mocne uderzenie z powietrza, po którym nie był w stanie interweniować Kosut. 1-1 do przerwy w Katowicach. W 52. minucie Piotr Purwiel prostopadle do Błąda. Nie było tutaj spalonego. Adrian Błąd minął rywala raz, drugi, trzeci. Strzał pod poprzeczkę i teraz to GKS jest na prowadzeniu. 2-1 po tej świetnej indywidualnej akcji Adriana Błąda, a po 4 minutach Gieksa sumie z kolejnym atakiem. Tym razem Piotr Purwiel pędzi z piłką przy nodze, dostrzegł lepiej ustawionego Sanockiego, a Krystian Sanocki podwyższa prowadzenie piłkarzy Rafała Guraka. Wszystko wskazuje więc na to, że 3 punkty zostaną w Katowicach. W 72. minucie jeszcze 4. gola szukają gospodarze. Mocna wrzutka Błąda, na głowę Arkadiusza Woźniaka, no i KKS, który w 2 ostatnich meczach wbijał rywalom po 4 gole, teraz sam 4 gole traci. 4-1 wygrywa ten mecz GKS Katowice. W końcówce jeszcze słupek po strzale Kaszuby, a spotkanie kończy się wysokim zwycięstwem gospodarzy. W Polkowicach naprzeciw siebie stanęły pierwsza i ostatnia drużyna drugoligowej tabeli. Górnik Polkowice w meczu z Garbarnią Kraków szybko zaatakował. Już w 7. minucie piłkę z prawej strony otrzymał Mateusz Piątkowski i zamienił to miękkie dośrodkowanie na gola. Bliskiej interwencji Kozioł, no a Piątkowski po dublecie w meczu ze Skrą również tu rozpoczyna udanie. Po upływie kwadransa meczu mogło być już 2-0. Widzimy akcję Borkowskiego zakończoną strzałem z ostrego kąta. Dobrze tym razem bramkarz. A teraz już końcówka pierwszej części meczu. Dokładnie 39. minuta, gdy Fryzowicz dograł do Piątkowskiego, a napastnik Górnika wpisał się na listę strzelców po raz drugi. Świetnie wprowadził się do drużyny z Polkowic Mateusz Piątkowski, który w wewnętrznej klasyfikacji strzelców powoli zaczyna gonić Eryka Sobkowa. Sam Sobków poszukał swojego gola zaraz po przerwie, ale jego mocny strzał minął bramkę. Garbarnia w tym meczu praktycznie bez klarownych okazji, no bo trudno za taką uznać ten strzał głową Masiudy z 60. minuty. W Polkowicach długo utrzymywał się wynik 2-0, a dopiero w 90. minucie coś mogło się zmienić, po tym jak w polu karnym sfaulowany został Daniel Morys. Sędzia wskazał na 11, którą na gola pewnie zamienił Jakub Kowalski, ale to dla Garbarni tylko gol na pocieszenie. A jeśli chodzi o lidera, to już 8. wygrana z rzędu w lidze. Teraz jesteśmy w Ostródzie, gdzie grało z sobą 2 Beniaminków, Sokół kontra Motor. Jedni i drudzy ostatnio pozytywnie zaskoczyli, pokonując odpowiednio Wigry i Stal, a tutaj w pierwszych fragmentach więcej z gry mieli goście. Najpierw po centrze z narożnika główkował Kunca, nabiegał jeszcze na piłkę Wawrzyk, ale ta minęła światło bramki. Minutę później strzałem ze sporej odległości postraszył bramkarza Sokoła Tomasz Swędrowski. Dobrze, w bramce niezgoda. W dalszych fragmentach pierwszej połowy godne odnotowania głównie awaria oświetlenia, po której mecz został przerwany na kwadrans, a drugą połowę rozpoczynamy od rzutu wolnego dla Sokoła. W 52. minucie dośrodkowuje Kalinowski, dobra centra, jest tam Krzysztof Wicki, który na raty pakuje piłkę do bramki. 1-0 prowadzi Sokół, a jakby tego było mało, od 68. minuty Motor musiał sobie radzić bez Marcina Michoty, który za ten atak na nogi Zalewskiego obejrzał 2. żółtą kartkę. Sytuacja Motoru stała się więc mocno skomplikowana, a w kolejnych minutach to Sokół był bliższy zdobycia gola numer 2. Widzimy, jak przed szansą stanął Dawid Wolny, kopnął jednak piłkę zbyt wysoko, marnując tę okazję. A to już 87. minuta, gdy Motor rzucił wszystkie siły do ataku, a gospodarze wyszli z kontratakiem, który mógł zamknąć już całkowicie ten mecz. 3-1 pędzą piłkarze Sokoła. Żaden z obrońców nie miał szans, by dogonić biegnącego z piłką Andrzejczaka. Andrzejczak mógł zaczekać, dograć choćby do Wolnego, ale postanowił sam kończyć tę akcję strzałem i to był zdecydowanie zły wybór. 200% okazja zmarnowana przez gospodarzy, ale na szczęście dla Andrzejczaka Sokół tak czy inaczej ten mecz wygrał. 1-0 dla Beniaminka z Ostródy. Po raz drugi w tym magazynie zaglądamy do Grudziądza. W meczu Olimpii ze Zniczem Pruszków na emocje czekaliśmy do ostatnich minut, natomiast w starciu z błękitnymi Stargard dziać zaczęło się dużo szybciej. W 10. minucie z prawej strony dośrodkowuje Ciechanowski, pechowo interweniował w polu karnym Krystian Kujawa i to jest trafienie samobójcze. 1-0 dla Olimpii, zasłużone prowadzenie, które w kolejnych minutach chcieli gospodarze poprawić. Tu widzimy groźną szansę Popalzaja, górą w tym pojedynku Sasiak. 2 minuty później jest rzut rożny dla Olimpii. Mocne dośrodkowanie Popalzaja, nabiega na tę piłkę Michał Graczyk i po tym bardzo dobrze rozegranym rzucie rożnym jest już 2-0. Sytuacja błękitnych nie do pozazdroszczenia, choć po przerwie dość szybko zabrali się goście za ofensywę. Najpierw ten strzał sprzed pola karnego, z którym na raty, ale poradził sobie Nikodem Sujecki. W 59. minucie kolejny atak gości. Kaczmarek schodzi do środka, był tam jeszcze rykoszet, a potem bardzo dobra interwencja 17-latka w bramce Olimpii.
Gol kontaktowy w Grudziądzu wisiał jednak w powietrzu. W 69 minucie błękitni suną z kolejnym atakiem. Dawid Polkowski na prawej stronie, miękka wrzutka lewą nogą na głowę Damiana Niedojada, który daje gościom ze Stargardu kontakt. Już tylko 2-1, choć 6 minut po tym golu prowadzenie Olimpii powinno być ponownie dwubramkowe. W 75 minucie Mbalo przygotował swoją piłkę do strzału, broni to uderzenie Sasiak, po chwili była szansa, by poprawić, ale dobitka minęła światło bramki. Minuty mijały, a w Grudziądzu ciągle mieliśmy rezultat 2-1. To już 90 minuta, gdy w jednym z ostatnich ataków są błękitni. Mateusz Bochniak z piłką przy nodze, zagrywa do środka, tam jest Karmański. Mocne strzelenie piłki przed bramkę, gdzie Jakub Ostrowski doprowadza do remisu. Tak jak we wtorek, tak i w sobotę losy meczu w Grudziądzu rozstrzygają się w ostatnich minutach. Olimpia dzieli się punktami z błękitnymi, mimo że prowadziła już 2-0. Zostały nam jeszcze dwa mecze, które rozegrano w niedzielę. W starciu Znicza Pruszków z Olimpią Elbląg to gospodarze jako pierwsi zagrozili swoim rywalom. W 22 minucie Marcin Bochenek w polu karnym, gdzie faulował go Marcin Bawolik, a sędzia Tarnowski wskazał na 11 metr. Do rzutu karnego podszedł Maciej Machalski, skutecznie wykonana jedenastka i miejscowi obejmują prowadzenie. Olimpia, która do tej pory wydawała się być stroną przeważającą, po straconym golu nadal atakowała. Tu widzimy strzał Kamińskiego, spisał się w bramce Jurczak, odbijając piłkę na rzut rożny. W 39 minucie ciekawie było natomiast po rzucie wolnym. Znów Sebastian Kamiński, dośrodkowanie na Lewandowskiego, który wysoko zagrał piłkę głową, tak że ta wylądowała na poprzeczce. Do przerwy jednak wciąż na prowadzeniu gospodarze, a 58 minuta przyniosła kolejny rzut wolny dla Olimpii. Raz jeszcze Kamiński strzela, a po jego uderzeniu piłkę ręką odbił Jakub Górski. To będzie rzut karny, a w dodatku Górski miał już na koncie żółtą kartkę, a za to zagranie wyleciał z boiska. Sytuacja Znicza więc mocno się komplikuje, ale ten rzut karny trzeba jeszcze wykorzystać. Janusz Turdykowski egzekutorem, duży spokój przy wykonaniu tej jedenastki i jest remis. Drugi gol w Pruszkowie, drugi zdobyty po strzale z 11 metrów, ale teraz Olimpii miało grać się łatwiej, również ze względu na przewagę liczebną. Goście nie zamierzali się zadowolić jednym punktem. Widzimy sytuację, gdy strzelał Kiełtyka, piłka jednak w rękawice Jurczaka, a to już 90 minuta tego spotkania. Dośrodkowanie z głębi pola, piłka do Lewandowskiego, ruszył z bramki Jurczak, ale futbolówka minimalnie minęła bramkę gospodarzy. Podziałem punktów kończy się więc ten mecz w Pruszkowie. A na koniec mecz Hutnika Kraków z Wigrami Suwałki. Nawet pomimo niespodziewanej porażki z Sokołem, przedmeczowym faworytem byli goście, choć Hutnik już w pierwszych minutach pokazał, że nie odda łatwo punktu rywalom z Suwałk. W 6 minucie groźne podanie do Ozimka, któremu nie zabrakło wiele. W 33 po rzucie rożnym dla gości z szybką kontrą rusza Hutnik. Hafez wypuścił pędzącego Ozimka, Mateusz Ozimek, dogonili go już dwaj obrońcy, strzał z 16 metra, który jednak świetnie broni Hieronim Zoch. Zaskakująco śmiało poczynali sobie w ofensywie gospodarze, ale to 40 minuta, gdy Wigry mają rzut wolny. Dośrodkowanie trafia na głowę Łukasza Bogusławskiego, był jeszcze rykoszet od Zająca, no i piłka ląduje w siatce. 5 minut przed końcem pierwszej części otwarcie wyniku na korzyść Wigier, choć jeszcze przed zejściem do szatni poszukali wyrównania piłkarze Hutnika. Widzimy ten strzał Świątka, ale trochę zabrakło, by Świątek powtórzył to, co zrobił w meczu ze Śląskiem. To już druga połowa. W 54 minucie jest kolejny rzut rożny dla gości. Mocna wrzutka, no ale wcześniej szarpnięty za koszulkę Adrian Piekarski, za co sędzia dyktuje rzut karny. Będzie doskonała szansa na drugą bramkę. Patryk Czułowski kontra Dawid Smug. To nie był dobry strzał, ale na szczęście dla strzelca po rękach Smuga piłka trafiła do siatki. 2-0 dla Wigier, które w tym meczu punktów już nie wypuszczą. W 4 minucie czasu doliczonego jeszcze honor gospodarzy uratowany po tym strzale Miłosza Drąga ze sporej odległości, ale nie zmienia to faktu, że Hutnik ponosi drugą domową porażkę w ciągu 5 dni. Wigry z kolei wracają do wygrywania. Dla porządku, na koniec komplet rezultatów z 13 kolejki. 6 goli padło w Rzeszowie, 5 w Katowicach, gdzie Gieksa wysoko wygrała z KKS-em. W starciu rezerw lepszy Lech, natomiast kolejne zwycięstwo, tym razem z Garbarnią, odnieśli piłkarze Górnika Polkowice. W tabeli Górnik ma już 30 oczek zdobytych za sprawą 10 zwycięstw. 2 punkty mniej w dorobku Wigier, dalej GKS, punkt przed Skrą. 5 miejsce zajmuje Chojniczanka, a 6 Stal Rzeszów. Jeśli zaś chodzi o dolną część tabeli, zamykają ją 2 zespoły z Krakowa, choć Garbarnia ma jeszcze do rozegrania jedno zaległe spotkanie. 17 miejsce Olimpii, tylko punkt więcej w dorobku Błękitnych i Motoru. W tabeli strzelców gola numer 9 dopisał sobie napastnik Skry Kamil Wojtyra. Tym samym zrównał się bramkami z Erykiem Sobkowem i wyprzedził Kamila Adamka. A w 14 kolejce zdecydowana większość spotkań odbędzie się w niedzielę 22 listopada.
Bardzo ciekawie będzie w Suwałkach i Chojnicach. Wigry podejmą GKS Katowice, z kolei Chojniczanka zagra u siebie ze Stalą Rzeszów. Lider z Polkowic wybierze się do Wrocławia na mecz z rezerwami Śląska. To wszystko, co przygotowaliśmy dziś w naszym magazynie. Dajcie znać w komentarzach, który z goli, jakie obejrzeliście, spodobał Wam się najbardziej, choć coś nam mówi, że nazwiskami, które będą się pojawiać najczęściej, będą Świątek i Zawistowski. Ponownie w magazynie drugiej ligi słyszymy się dokładnie za tydzień.